Hej, witam was serdecznie. Nowy dzień, nowe wyzwania i niestety nowi przeciwnicy. A czemu niestety? Zobaczcie sami. Zapraszamy. O? O. Słyszysz, bo mi się tylko się wyświetla? Tak. A ja nic nie słyszę. Więc kurde... Party. Coś mam z tymi dźwiękami tutaj. Jakieś party wołaj. Ale też muszą być blisko. Po prawej? Na budynku widzę gościa. U góry jest, ale tam jest niemożliwe, że tam wszedł. Widzę gościa. Na którym budynku? Ten taki po prawej stronie, ten wysoki, ten na tym niższym. Taki jest. Skacze. Na wprost. Tak jak celuję, patrz. Okay. A, tam, dobra, widzę. No, widzisz go? Tak. Czekaj, trzeba by ich... A słyszysz dokładnie, z którego kierunku mówią? Tak. Tam, gdzie patrzymy. Aha. Ja to niestety w ogóle tego nie słyszę. Nie słyszę. Teoretycznie można by tam podejść. I go od dołu złoić, bo on cały czas patrzy w tamtą stronę. No wiem właśnie. Co te zombiaki tu gdzieś ściągnąć? Tam chciałem do budynku wejść, wiesz? Tego żółtego? Albo... Jeszcze na... Bliżej. Aha. Bliżej ich. Dobra. Też idę. On the roof. Kurde, ty to słyszysz, ja niestety nie. Kurwa, nie kładź się. Kurwa, tu zombiaki są. Ruski. Plecak. Alice. Dużo zombiaków tu. Ale do następnego budynku już chyba nie można wejść. Nie, nie da się. Kurwa, nic nie widzę już. Do ciebie coś tak, leci. Tak. No spokojnie, niech tutaj przybije mnie. Cały czas tam gadałem. Mówi, że go nie zabije, a ten... no... Look me. Widzisz ich tam w ogóle? No. A mówi, że jest pussy. Ja mam się pytać, czy lubi pussy. Na tym niskim był skubaniec. Cały czas tego kierunku gadają. Łaził na tym niskim, po dachu. I cisza. Znaczy widzę, że się mi wyświetla po prostu, że rozmawiają, ale nie słyszę tego. Mhm. Teraz przestali już gadać. Gdzie ty jesteś? Tu. Kurwa, gdzie oni są?
Widzę. Czekaj, to on. Gdzieś na wprost chyba mnie jest gość. Tak coś mi się wydaje. Znaczy gdzie? Tarczę postawił tam. Widzę. Na wprost. Tam są te kontenery. Gdzieś widziałem ruch. Tam gdzieś widziałem typa. Tam na dole co leżą? Tak. Te kontenery tam są. Ten czerwony co jest taki. Dobra, widzę. Znaczy już widzę przez dziurę tutaj. Te kontenery. Ale nikogo w środku nie. Tam widziałem, jakby się ktoś przeruszał tam. Kurde, coś ugryzło. Dalej z tamtego kierunku gadają gamonie. O! Dobra. Ty? Tak, nie żyję. Jest w tej dziurze. Z tej dziury będzie chyba wybiegał. Tak, wychodzi z tej dziury. Strzela do mnie. Ja mówię, że ja tu jestem. Z jakiej kuwa paki wie, że ja tu jestem? Strzela do mnie. Wybiegł. Biegnie w twoją stronę. Jest przy moich rzeczach. Znaczy tutaj za górką się chowa. Teraz wybieg, powinieneś go teraz widzieć na pustej przestrzeni. Dobra, poszedł. Nasze przeczucia co do tego, dlaczego gościa o ksywce Lariko tak szybko nas znalazł, z czasem okazały się trafne. Kolejny cheater, który tym razem używał swego rodzaju radaru do namierzenia innych graczy. A jak to wygląda, zobaczcie na przedstawionym filmiku, jaki znalazłem w internecie. Dokładnie widać, na jakich zasadach działa ta metoda oszukiwania. Gracz widzi, gdzie znajdują się inni gracze oraz jakie wyposażenie w tym momencie posiadają, ale że uparte z nas ludki, to postanowiliśmy szybko wracać i dręczyć go do momentu, aż zabijemy lub sam nie zrezygnuje. Na razie to cisza. Twoich rzeczy to nigdy raczej nie wziął. Sporo tego miałem. No kto wie, co by się przydał. Nie wiem, jak on się nazywał. Zaraz sprawdzę na grobku. Także nie mam czasami czasu czytać, jak strzelam. Lariko. Nie ma go. Jest Lorenzo. Idziemy przez tą dziurę tam, czy... Właśnie nie wiem, czy... Czy gdzieś na lewo bardziej? Właśnie nie wiem. Ale na lewo. Dobra, lecimy. Żarcie potrzebuję. Znowu się przejąłem rolą i nie patrzę, czy mi się jeść chce, czy nie.
Dobra, leci. Wow. Kurde, Larry, w stronę domu przeciwko będzie biegłem. Kurde, znowu ten sam. Dobra, widzę. Kurwa. Żyje. Niestety mi kamera nie pozwala na obrócenie się. Biegnie chyba do ciebie. Kurwa mać. Dobra, widzę. Ale penis. Kurde, go miałem. No co za gamoń te. Ale się obłowi, ja pierdolę. Nie no, sporo, szybko. Sporo tego tu jest. Weź jakąś jeszcze broń. Dobra, na telewizory. Dobra, masz. Już. Znaczy, dzień ja już jestem na parkingu. Przy tym... Przy... Stadiony. Co ty gadasz? Nie byśmy tam tak blisko byli gdzieś tego? Tam za ulicą to może było. Kurwa. Nie? Jesteś koło mnie. Tak. Gdzie jesteś? W jakimś kontenerze, czy gdzie? Nie, przedostatnie piętro parkingu. Aha. Kurde, to gdzieś niedaleko tu byliśmy. No, tu jesteś, dobra. Coś ty to wziął. Krugera znalazłem. To czekaj, masz tu noktowizora? Masz tu... A, tu trochę jest w tym. Kurwa, to gdzieś niedaleko tego to było. Aż by nas tak wywaliło? Musielibyśmy iść prosto i w lewo. Dobra, skakujemy. Idziemy po swoje rzeczy, kurwa. Skubaniec. Tu wyskoczymy na górę? O kurwa. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Musiał przebyć tak naokoło. I jak to będzie blisko, to... Kurwa, wskakuj tu na górę. Dobra, lecimy. Dobra, stopczamy. To niedaleko gdzieś to było to. Za tymi domami. Oż kurwa, leci za nami. Dobra, spokojnie, spokojnie. Musimy go gdzieś tu... Co? Zgubić między domami. Tutaj już naprzeciwko drugie skrzyżowanie, to tam zginęliśmy. Kurde, ja dostałem. Kurwa, tam PKM był, to by się go rozjebało teraz. Kurde, dostałem. Coś zostało. Kurde, ja już nie żyję. Teraz biegnie za tobą. Kurwa, mać. Dobra, ja już jestem. Jesteś? Gdzieś tu w okolicy. Super zombie, kurwa mać. No to znowu na parkingu. Kurwa mać.
tyki. To mnie strzela. Do mnie strzela. Kurwa, Lariko znowu. Gdzie on jest? W którymś z domów. A gdzie byłeś? W którym miejscu byłeś? Niedaleko tych rzeczy już. Jedno skrzyżowanie. Tak jak wtedy biegliśmy, co nas pierwszy raz załatwił, byśmy pobiegli kawałek do przodu i po lewej stronie był. Z tej strony ulicy, co biegliśmy od strony parkingu. Mhm. Gdzieś tam w którymś z tych domów. Dobra, też jestem na parkingu. Wow, wow. Dobra, widzę, jeszcze nie wiem, w którym domu chyba. No, znalazłem RPK i granat. Mniej więcej, bo wiem, w którym domu jest. O, nawet drugi granat. Wylęgarnia granatów? I wiem, w którym siedzi. Czekaj na mnie. To we dwóch go załatwimy. Jak się schować? Takie bieganie na pałę to już, ja się nawet nie rozglądam. Tylko biegnę, aby szybciej dotrzeć. Ja już jestem przy domkach. Dobra, jestem tam w domku jednym siedzę. Oglądam, co tu ciekawego jeszcze. Wiesz, w którym on domku jest? No mniej więcej wiem. Chodź tu do mnie. Kurwa, ja nic ręcznego nie mam. Ja tylko mam granat. Chcesz coś ręcznego? O, no, no dawaj go, dawaj go. Maska. Obój w tym wysokim po lewej stronie. Widzisz go? Tu jest ten po lewej stronie. Czekaj. Tu po lewej stronie i ten następny, tam gdzie celuje, tam. Czyli nie ten tutaj na wskroś jak płot się kończy, tylko ten po lewej jeszcze? Nie, ten po lewej, no. Tam sobie widziałem błyski. Dobra. O ile jeszcze tam jest? No. Tylko, że gdzieś tu super zombie jest pewnie. Właśnie patrzyłem, czy nie zlatujemy. Laris. A ten następny po lewej... Jest zamknięty, jest w tym pierwszym. Dobra. Tam. Do ciebie tak, wali. Tak. Jest w tym pierwszym. No, tak ci mówiłem, w tym domu. No, mówiłeś o tym drugim. Nie, no o tym mówiłem. Koła tu są sprzęty jeszcze. A tu jest ten twój sprzęt. Kurwa, no kto wizor jest. Ale to nie, bo mnie tu ściągnie. Ktoś tu jeszcze zginął, niedaleko. Ale super zombiaka nie widzę tu. Do ciebie. Kurwa, to krwawie i mam po kolana. Masz jakieś bandaże? Mam bandaża, no. Dawaj do tego domu tu. No jestem w nim. Wow, dobra. Jesteś tu? Gdzie ty jesteś? W pokoju po lewej. Trzymaj. Dzięki.
Tam był duży plecak. Tak, tak, no, no to niepotrzebne na razie. Stój tam na razie. Gdzie on w tym oknie jest? Okno po prawej stronie. Ten na wprost do mnie był, nie? No, czy ten tak, drugi? Nie, ten pierwszy, jak się wzdłuż płotu. No to tu, ja myślałem, że to... Nie, tamten drugi budynek to się, jest... To musiał przejść, Gamon. Nie, do tamtego drugiego budynku nawet nie można wejść. Którego? Tego po lewej, o którym mówiłeś. Kurwa, gotowej. Czy on nie będzie chciał nas obejść czasami? Dobra. Ty biegniesz? Ja. Jest tam cały czas. Jest co, nie on? Aha, dobra, widzę, skaczę tam. Skakał. Tylko zmienił okno. Czy tam granata bym rzucił? Ciężko byłoby trafić. W sumie mam dwa. Kurde, super zombie to niedaleko jest. Może jak się rzuci granat, to super zombie do niego pobiegnie. No to rzuć mu tam. Czekaj, tylko muszę mieć jakoś... Fuck. Kurwa. Już nie zginę. No właśnie to zrobiłem. Kurwa. Ale jak on kurde, no ja się chowam za ścianą, a ten mi napieprza. No, tu jest super zombie. To tam uważaj. No właśnie, wycofuję się. Lariku jest cały czas. Jebnąłbym tam granatem, ale kurde... Dobra, ryzyk fizyk. Zobaczę, czy będzie strzelał. Kurde, tu nie ma żadnej broni. Gdzie jest te twoje granaty, kurwa? Kurwa, gdzie są twoje granaty? W budynku wlazły? Może mogło tak być. Gdzieś tu wlazły, to do budynku chyba. Kurwa, no nie ma tych granatów. Te swoje granaty. Jeszcze super zombie tam jest. Kurwa, te granaty wlazły do środka. Ach. W budynek? Tak. Nie wiem, czy on nie zmienił miejsca. Nie, jest tam cały czas. Jest? Tak, bo widziałem. Wiesz, jakbym go załatwił? Ja bym tego super zombiaka tam wprowadził do środka. Można by. I to stało się naszą myślą przewodnią, bo skoro gość oszukuje i niemal niemożliwym jest podejście do niego i zabicie go, to trzeba napędzić mu stracha za pomocą super zombie, z którym już tak łatwo sobie nie poradzi. Jego tu. Fena mam. Ale kurde, gość no patrzy w moją stronę, to nie wiem, czy ma, tak. Ma możliwość sprawdzania po której stronie. Ja go trochę tu odstraszę. Patrzę, czy się popatrzy w moją stronę. Dobra? Gdzieś tu łazi. Czekaj, teraz spróbuję obejść z drugiej strony. Coś tam miałeś coś? Za 40 zostało. Kurwa, szkoda tych granatów.
flary, żeby mu tam wjebać. Znalazłem chemika. Jak mi tam rzuć? Muszę tu tego super zombiaka tam przytargnie do środka. Co? Świeci mu się przed domem. Ja. Yeah. Lariko, Lariko, siedzi cały czas. Ej, jest, widzę go. Jeden siedzi w tym jednym pokoju. Hop. Ty strzelasz. To jeszcze. Musiał... Dobra. Gdzieś wychodzi od mojej strony. Przez... Znaczy przez okno nie patrzył. Wchodzisz do środka? Nie, nie, nie. Gdzie jest ten super zombie? Gdzieś tutaj po drugiej stronie skrzyżowania. Słyszę go to. Widzę go. Dostał. Trochę. Wyszedł? Nie. Ale dostał. Jestem super zombie. Nie widzę super zombiaka. Gdzieś tu drepczę. Gdzie jest ten super zombie? Po przeciwnej stronie skrzyżowania jest taki budynek, ten piętrowy. Gdzie tam czasami na dach można wchodziliśmy. Nie widzę go. Znaczy on jest gdzieś za tym budynkiem. Gdzie on tam polas? Chciałem go tu sprowadzić, wiesz? Mhm. Mogę strzelić. Może przyjdzie. Coś mówi? Czekaj, ty coś chodzisz? Mówi. Nie? Ja jestem daleko. Kurwa, gdzieś ty się super zombie podział. O, mówi, że man, come on. Że cię słyszę. A ja chcę kuwa super zombiaka. Czekaj, szukam super zombie. Ja cię zaraz załatwię, gościu. Poświęcę swój żywot w dobrej sprawie i słusznej. Że muszę gdzieś upolować super zombiaka. Gdzie on kurwa poszedł? Dobra. To może iść przelaz. Szukam super zombiaka. A to jest
jesteś tu. Tu cię widzę. I on jest po drugiej stronie ulicy, tak jak jest ten biały budynek. Piętrowy. Z dużym garażem. Ten zombie? No, on gdzieś tam był. Może sobie poszedł. Dobra, widzę gościa na dole, się gdzieś tu czaił. Łazi po tym piętrze. Po parterze? Te. Super zombie, taś taś. Dobra. Gdzieś go tu słyszę. Dobra, widzę go. Do mnie strzela gościu, widzę go. Nie wiem, czy zdąży dobiec. Dobra, leci. Bierz go na siebie jak coś. Weź mu go tam wprowadź go. Skurczybyk. Ośni na pieczę. Weź mu go tam gdzieś wprowadź. No już, będzie dobre. Na tym biegam. To będzie dobre. To będzie dobre. A? Super zombie nie chce wejść. Nie? Dobra, ja zaraz tutaj wracam. Do budynku sobie wejdzie skubanie. Właśnie nie chcę. No ja, ale kapie. No dobra, to już teraz wlazło mu super zombie. Nie zagrodziło mu wejście. Po nim? Tak. Już biega za nim. Aha! Planko. Piękny plan. Żebym chciał też to zobaczyć, to było coś pięknego. Gdzieś go tam bije. Jak już tam jest w budynku, gdzieś w jakimś pokoju zamknięty. Nie, zbiegli gdzieś na dół, ale słyszę, że zbiega ciągle za nim. Ja jestem, gdzie jestem, gdzie jestem, żeby kurwa nie był kurwa na tym jebanym parkingu. Strzela do zębów. O, wow, wow, wow. Dobra, to pożyłem. Słyszałem. Gościu mi tu przywalił, kuwa, ze snajpek, kuwa, z bliskiej odległości. No co za faja te. I to byłoby na tyle z Lariko na tym serwerze. Jak mówiłem wcześniej, nękaliśmy go do momentu, aż sam nie zrezygnuje. I mimo, że bitwy wygrywał on, to wojnę wygraliśmy my. To wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o pozostawieniu łapki, jak wam się podoba, a jeśli chcecie więcej, to zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.